Serwus widzowie, dzień dobry, z tej strony Milki, a to kolejny odcinek na Palionowie i bardzo się cieszę, że znowu was widzowie widzę tutaj przed kamerą i że wy widzicie mnie, mam nadzieję, że poprawiam wam tym humor, a na pewno wy mi poprawiacie humor łapkami w górę, także widzowie zostawcie łapkę, suba, a dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku, jakkolwiek to brzmi, będziemy stalkować Deyva. Tak jest sobie. Będziemy stalkować po prostu Deyva. I to nie dlatego, że chcę go wkurzyć, że ja tego o coś podejrzewam. Absolutnie nie. Po prostu chciałabym zrobić na nim pranka, bo dawno pranków nie było, a wiem, że wy bardzo takie pranki lubicie, więc dzisiaj, słuchajcie, idę do Bola i razem z Bolkiem, mam nadzieję, że w ogóle Bolo się zgodzi, ale raczej tak, bo on, wiecie, nie myśli, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Także widzowie, zostańcie koniecznie do końca i pamiętajcie, że mam drugi kanał Milkacz i tam są odcinki w poniedziałki, środy, piątki, 14.00. A ja teraz, słuchajcie, wezmę sobie mój tajny Shulker Box Milki oraz, słuchajcie, podki na niewidzialność w razie czego. No takie widzowie, wiecie, rzeczy na wszelki wypadek. Czy ja coś tutaj jeszcze potrzebuję z mojego domku? Wiem, moje itemki bym potrzebowała. To jest w sumie dosyć przydatna rzecz. Dobra, to sobie tutaj tylko ustawię, tak jak to zawsze sobie ustawiam. Elegancja, Francja. I mogę, widzowie, lecieć do Bolka. Szczerze trochę się stresuję tym odcinkiem, ale mam nadzieję, że damy radę. I w sumie, słuchajcie, może my odkryjemy jakiś sekret Deyva dzisiaj. Czajcie to? Może on ma serio jakieś, nie wiem, ma dziewczynę na przykład. Ała, aż się uderzyłam. Czajcie to? Albo studiuje. Nie wiem, widzowie, dzisiaj zobaczymy, słuchajcie, co tam Deyvo skrywa. My zadzwonimy, oczywiście teraz sobie wejdziemy. Halo, Bolo! Czy ty zawsze tutaj siedzisz na tej kanapie i znowu śmierdzisz? Bolo, czy ty się możesz umyć w końcu? Nie. Od ciebie aż, kurde, tutaj, słuchaj, ale to normalnie takie bąbelki smrodu od ciebie ten. Idź się umyj! No bo ja sula nie wymieniałem kuwety, patrz jak se pływa pięknie. Fuj, no ale to się, wiesz, że kuwetę się wymienia codziennie, się myje kuwety, ja czyszczę Vincentowi 2 razy dziennie, rano i wieczorem, no. No tak, no oczywiście, a ty i kiedy wymieniałeś ostatni raz szczurowi, kurde, ten... 2 razy... Nie wytrzymam. Bolo, przecież on nam udusi się w tej bombie biologicznej. Ale to jest akwarium, to się wypłukuje. Nie, to tak nie działa przecież, to musisz całą wodę wypłukać. Jezu, powiedz mi, że tam się jeszcze myjesz razem z tym, kurde, szczurem. Ja mam za dużo lekcji teraz w pierwszej klasie i ja nie mam czasu na wymianę. Dobra, słuchaj, na pewno będziesz miał czasu na wymianę, ale na pewno masz też czas, żeby mi pomóc. No mam teraz wolną chwilę. Świetnie się składa. Słuchaj, czy ty chcesz razem ze mną stalkować Deyva? Stalkować Deyva? No. Ale po co? Czekaj. No, co mi to da? Słuchaj, no nic ci to nie da tak naprawdę, ale da ci to na pewno satysfakcję. Satysfakcję z popełnionych czynów. I może akurat odkryjemy jakiś tajemniczy sekret Deyva. No mnie tak zdenerwował, że mogę to zrobić. O, świetnie. No i super się składa, widzowie, od razu Bolo przekonane, cudownie. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że ja go nie lubię czy coś, ale wiesz, w sumie fajnie byłoby odkryć jakiś sekret o Deyvie, ale bardziej bym chciała go tutaj tak, wiesz, tak wystraszyć troszeczkę, nie? Bo to on jest fajny. Ja muszę go w końcu zmusić do tego, żeby mi wysłał różową koszulkę z kidowi, rozumiesz? A mówił o tym. Co mówił? Masz tutaj ten. Że robią? No dobra, ale to już oni robią i robią te koszulki od jakiegoś czasu. Już ile można czekać przecież? Rozumiesz? Przecież kurde, ej, ty mi oddasz mojego Shulker Boxa? Jesteś taką stalkerką, a masz. Ja nie wiem, masz takie rzeczy? No oczywiście, ja mam normalnie wszystko, słuchaj, to jest tajny Shulker Box Milki. Dobra, dawaj, słuchaj, na razie nie pijmy podki na niewidzialność. Dobra. Myślę, że to się nam na razie nie przyda. Chodźmy tam na nóżkach elegancko i na razie tak, wiesz, z daleka obczajmy, co on robi, o ile jest w domku. Dobra, my na pewno, bo on jest tak dziwnym człowiekiem, ja kiedyś się u niego skampiłem i ja widziałem takie rzeczy, że se tym filologom nie śniło. Co? To jakie on rzeczy robił niby? No normalnie, no musiałabyś to zobaczyć, dubie w nosy, przyklejać, ja nie wiem. Okej, dobra, czekaj, bo to... A nie, on tu nie ma okien już, ja nie mogę go tak podglądać przez okna teraz, za żenada. Spokojnie. O, tam ma okna. Ja zrobimy tak, ja może wejdę tam, albo nawet czekaj. I za niby coś tu robię. Ała, ej, czekaj, jak to jest? O kurde, dobra, ja jestem pod wodą! Jasny gwint. Dobra, on tam coś robi. A co on robi? Jezu. O, no co ty chcesz ode mnie, Bolo, ty? Po co ty tyle mlecy od tego głupka tu? A po co ty się tutaj wtrącasz w moje interesy? Nie widzisz, że kaktusa sadzę? A ty jesteś jakiś, ty się w owce zamieniasz, że tyle mlecy tu masz teraz. A tyś się z Chin, czy co, że cię to interesuje? Rusz się stąd! Co jesteś? Ja jestem z Polski, a ty jesteś z Francuzem. Nie, ja też jestem z Polski. Dobra, nie odzywaj się do mnie. Lepiej do chaty iść, bo zaraz będę padać, wiesz? Aha, no dobra. Głosie to był dźwięk, widzowie. Dzięki za informację. Okej, dobra, mamy to. Nie wiem, dziwak, dobra. Bolu, co to było? Gdzie ty jesteś? Czemu ty tak podeszłeś do niego? Mieliby go stalkować, a nie z nim rozmawiać. Musiałem go zdenerwować, bo on wtedy jak się denerwuje, to on idzie do domu i się zastanawia, co zrobił źle. I to był dobry pomysł. Ej, dobra, ale zrobiłam, patrz, zrobiłam zdjęcie, patrz, zrobiłam zdjęcie, nie? To jest moje pierwsze zdjęcie, moja pierwsza fotografia na dziś. Ej, ja mam pomysł. Ej, masz te ramki takie na zdjęcia? Mam. Ej, to, dobra, bo to weź i będziemy je rozkładać. Czaisz to? No nie wiem, no z 5 na razie wystarczy na pewno. Dobra. Bo wiesz, będziemy tu tak rozkładać i go wystraszymy tym. To jest dobre, słuchaj, to jest dobre, nie? Dobra, dziękuję ci bardzo. Dużo, bo ja lubię zdjęcia wszystkim. Dobra, okej, to jest trochę dziwne, Bolo. Dlaczego stalkujesz ludzi, Bolek? No bo ja lubię w takich śmiesznych momentach i jak potem ze mnie... Ej, chodź tam, patrz. Gdzie? Ja mam haka na ludzi. Tam był, widziałem, jak co ty, ale na dole, czy gdzie? Skocz, dobrze, tak. Co? Ej, dobra, faktycznie jest, dobra, kurde, czekaj, bo musiała tam jakoś się dostać, ale co dobra, on tam robi? Czekaj, mi się wydaje, że to już jest czas na potkę. Musi tutaj dostać, dobra, na potkę, no dobra, ale to musimy bardzo uważać, to dawaj sobie potkę, pijmy. Nie przejdziemy, dobra, ja piję już. Dobra. Czekaj, ja bym chciała zrobić jeszcze zdjęcie mu robię, czekaj. Czy ja go mogę przybliżyć? O, mogę to przybliżać! Jezu, dobra, czekaj, jest tam. On się w wodzie kąpie, czy on tam się myje, widzowie? O co kaman? Dobra, piję też fotkę. No fuj, on w jakiejś wodzie, w ogóle w jakimś jeziorku się kąpie. Dobra, dawaj, chodźmy tutaj. To prawda, też tak uważam. Dobra, nie masz elytrani nic? Nie mam nic, jestem, no... Dobra. Dobra, okej. O, widzowie, patrzcie, kilowizyca.pl, gram tam z Guciem, więc wbijajcie. Dobra, on tam się kąpie. Czemu się kąpie w tym jeziorku? To jest jego basen, jacuzzi czy coś? Co on robi? Rozwalam mu to. O. Okej, chcę myśleć, co jest grane. Czemu się tutaj coś rozwaliło? Co jest? O. I to jest przesada bólu. Boże, on ma teraz taki moment, tak on nie wie, o co chodzi, co się dzieje. Nie ruszaj się! A, ty znowu mnie celował! Bolo, przestań tak robić! No przypał! Tajemniczy przywoływaczu! Pokaż swą poskudną twarz! Boże. Dobra, jak on tam mnie strzeli... Pokaż swą paskudną twarz! Ej, patrz, czekaj! Ej, czekaj, ja mam pomysł, możemy dać pierwsze zdjęcie jakoś, ale ja nie wiem jak to zrobić. Tylko, że nie wiem jak to zrobić. Czekaj. Dobra, on jest akurat... Dobra, dam jakieś zdjęcie. Więcej chcę ciebie na pewno. Co on tam śpiewa? Dobra, zrobiłam to. Widzę go. On se patrzy na coś w ogóle i coś śpiewa, nie wiem o co mu chodzi. Dobra, dałam mu zdjęcia. Czemu on się tańczy? Widzowie, co robi? Ty będziesz dentą, a ja będę twój stitch. Ale czemu on śpiewa do rybek? O co mu chodzi? Czemu on do ryby śpiewa, widzowie? To jest taki cringe. Ej, dobra, to jest bardzo dziwne, dobra, coś tam szuka w baryłce. Ej, dobra, bijemy go? Nie, poczekaj na zdjęcia, czekaj, bo on teraz patrzy się na zdjęcia, patrz, ma zdjęcia. Okej. Ej, to ja. Okej. Patrzy się na siebie. Ja. Wiedziałem, że w końcu wrócisz. Co? Marlena! Wróć! Kto? Ale kto to jest, bo ty wiesz, że to taka dziewczyna, ja nawet nie znam. Wiedziałem, że mnie nie zostawisz. Ej, o co chodzi? Weź mu jakieś tabliczki dostawiaj, że tak to ja. Zostaw mu jakieś tabliczki, tak to ja, coś takiego. Dobra, czekaj. Jezu, jak ja nienawidzę tego domku, to są lagi. Nienawidzę, jak grasz w chowanego. Jezu, co? Grasz w chowanego od 3 lat. O, dobra. Tak to ja. My mieliśmy go stalkować, Bolo, ale dobra, niech będzie. Dobra. Marlena, powiem ci tak. Nie Marlena? Ale dobra, możemy porozmawiać, ale pokaż się, Marlena, gdzie jesteś? Dobra, Marlena, jak co, ja siądę na ziemi i poczekam na... O! Błam się! Ja ciebie nie już, to było dawno temu. Ej, czemu ja nie wiem o żadnej Marlenie? Sprawa. Dobra, nie wiem, Marlena, siądźmy, pogadajmy, nie? Marlena, siądź, pogadajmy, chodź, pogadaj, pokaż się. Nie wytrzymam, Bolo, co my zrobiliśmy? Jeszcze on sam myśli teraz, że kurde, my tutaj robimy mu pranka. Znaczy, że to jest jakaś Marlena, a nie prank. Zapcio? Co to jest zapcio? Dobra, czekaj, zrzucę mu zdjęcie. Ej, nie robi zdjęć, Marlena! O kurde, on to usłyszał, ale przypał. Z głupota, Marlena, to robienie tych zdjęć. Ej, ty u góry jesteś, Marlena? Idzie na górę. Marlena, ej, dobra, no teraz daj, nie, daj teraz jakąś, sery, daj teraz jakąś tabliczkę typu zabijecie, albo widzę cię, rozumiesz, Marlena, teraz zmiana narracji, zmiana narracji. Pistolet, bo mi się to nie podoba. Czekaj, bo napisałem już, że kocham. Dobra, czekaj. To jeszcze zaraz. Dobra. Nie pokażę się, bo się kocham. Czemu on mówi po francusku? Ona jest z Francji! Bolo, to jest Marlena z Francji jakaś. Dobra, czekam na górze. Ale Marlena, to było dawno, ja cię już nie kocham. Dobra, i dawaj, dawaj. Teraz zabiję cię. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, tak mawiał mój dziadek. Ja nie będę tego. Dobra, czekaj, to jest na górze. Totalnie ten. Na górze? Dobra, Marlena, trochę się nie widzieliśmy, ale... O, tak to ja? Co? O. Dobra. Co to? Zabiję cię. A czemu masz mnie zabić, Marlena? Czemu on ma jolo? Marlena, ja bym spierniczała już, kurde, po skokach. Niegroźna kobieta, Marlena, jesteś... Panią, myślisz, że jesteś jakąś Marleną, widzisz, Bolo, jesteśmy najgorszymi stalkerami na świecie. A może to ja ciebie zabiję, Marlena, co? O kurde. I co teraz? Może ci przypomnę, co robiliśmy w 2018 roku, co? Ja się go boję. No właśnie, Marlena. Lepiej się pokaż. Lepiej się pokaż, albo powiem, że okradłaś ten szkolny sklepik. Czekaj, nie będzie już tak łatwo. Uderzaj go teraz, uderzaj go. Ej! Dawaj. O, uważaj, Bolo! Jezu, ja nie! Ale ja się boję, że nas dostanę! Dostała prosto w brzuch! Widzowie, co się dzieje? Ej, dobra, daj tutaj odpala. Ja sam uciekam, widzowie, daj mnie zaraz zabije! Jasny gwint! O nie, on wychodzi! Widzę, muszę zjeść, ja sobie marcheweczkę. Nie wracaj już do moich progów, jak masz takie rzeczy robić? Czemu Dave jest takim psycholem? Ej, dobra, Bolo, kim jest Marlena? Kim jest Marlena? My to musimy się dowiedzieć, kim jest ta Marlena. Ja sobie go zapytam, kto jest Marlena. Dobra. Ej, dobra, ale czekaj, czemu on się tak zabudował? No bo on teraz będzie płakał sam i będzie się zamknie. No nie mów, że on będzie płakał sam. Ej, nie no, robimy konfrontację, Nie może myśleć, że jakaś Marlena wróciła. Ja mu teraz rozdarłam ranę. Nie, on teraz będzie płakał w poduszkę sam. Nie, no nie może płakać sam w poduszkę. Śmieszne to jest nawet. Dave, nie! Czekajcie, widzę, ja tutaj sobie wyskoczę. Gdzie on jest? Czekaj, czy on gdzieś tam jest? Ja kurde go nie widzę. Ty tam widzisz? No nie, no kurde, no ja tak patrzę się mniej więcej, no ale go tutaj nigdzie nie ma i on serio chyba płacze. On cię zapłakał. Nie, no kurde, no tak nie gadaj. Czekaj, idę tam. Nie mów tak! Ale gdzie on jest? Gdzie, co? Jak do góry? Co, jak do góry? Ej, czekaj. On wychodzi. Ej, dobra, on jest jakiś wkurzony, on patrz jak idzie przed siebie, tak pewnie prosto przed siebie, nie? Rozumiesz? Nie, no nie wyprowadza się na pewno, spokojnie, bez przesady, no. A gdzie on idzie? Ale czekaj, dokąd on leci w ogóle? A tutaj ścina ten Minecraft, jak ja tego nienawidzę, gdzie on idzie? On chyba idzie do Pajona, patrzę. Nie, on idzie do mnie! Jak do... Co? Gdzie jesteś? O nie. Czekaj, ja mu robię mu zdjęcie, patrz, szybko podrzucę. Kurde, ja mam podkę na niewidzialność najgorzej! Noż ty głupi babszczylu! Zbadaj stąd, Marlena, nienawidzę cię! Dobra, szybko. Okej, weszliśmy, widzowie. Jezu, ja mam podkę niewidzialność, ja nie mam mleka! Drzwi się otworzyły. Ale przypał, dobra, minuta, musimy... Weź go od... Bolo, rób coś przez minutę, żeby go jakoś tak zwodzić. Rób coś. Marlena! Okej, ja to obserwuję, widzowie, Dawaj, no uderzaj go, weź go jakoś tak, wiesz, no nie dalej ten. Dobrze. Tylko nie zgin, Bolo, błagam cię. Uważaj. 40 sekund musicie wytrzymać, musisz wytrzymać, Bolo, zrób to, 40 sekund. Dobra, widzę. Marlena! Co tu się dzieje? Ale laga, dobra, czekaj. Gdzie ty jesteś, Marlena? W domu Pajona jest pas, no daj w domu. Czekaj, aż tutaj wyjdę, dobra. Uważaj, dobra. Słuchaj, 20 sekund, dobra, ja włączę się do niego, żeby on mnie słyszał, czekaj, ja już zacznę niby wchodzić od go, czekaj. Halo, Dave! O! Dave, co się dzieje? To ty? Co to za strzały? Jesteś? Mogę wejść? Tak, czekaj, tylko mogę się wejść? Przebieram, tak, wejdź, tylko mogę się przebieram. Tak, wejdź! Ja jestem w gaming roomie i się przebieram, wiesz? W gaming roomie, to schodzę do ciebie. Tak, dobra, schodź śmiało, spoko, bez problemu, dobra, cześć! Tu jestem, cześć. O, cześć. Co tam się dzieje? Mam takie pytanie do ciebie, nie? No. Bardziej o taką kumpelską poradę się chciałem spytać. Słucham, no co tam? Cześć, bo ktoś drzwi otworzył, ktoś u góry. Jak to ktoś drzwi otworzył? Co ty tu robisz? Idź stąd, dzieciaku! No cześć, Bolo! Dorośli rozmawiają! Czego jest głupcze, jak dorosli o tym niby? O dorosłych sprawach! No. Co się tutaj wstało? Co tam? Emilia! Bo jest taka kobieta, nie? W mym życiu. No. I my się kiedyś rozstaliśmy. W nieprzyjemnych warunkach. To było kilka lat temu. I ona mnie teraz nawiedza. Ona? Jesteś pewna, tak, że to jest ona, ale jak to, kto to, co to za laska? Na pewno ona, bo mi zdjęcia robi z ukrycia, a to był jej znak charakterystyczny. O kurde, czyli ona jest stalkerką. Ona była fotografką i mi robiła zdjęcia kiedyś. No i ogólnie nie wiem, jak się teraz pozbyć, nie? No i jak dać kobiecie kosza, żeby się nie mściła, a żeby się odwaliła? Wiesz co? Udaj, że nie żyjesz. A, dobra. Powodzenia. Marlena! Jak coś, to jestem chory! Za tydzień umrę! Super! Dobra, no dzięki. I elegancko, gratulacje. Myślę, że już się nie pojawi w twoim życiu. Dobra, dzięki, cześć. Spoko, pa. Bolo. Jesteśmy najgorsi tak w sumie. No, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się o jakiejś Marlenie. Mamy, słuchaj, to jest, no, słuchaj, to jest jakiś, wiesz, możemy teraz mieć coś na niego, rozumiesz? Mamy haka na niego. Mamy elegancko, Bolo, ale żeśmy to zrobili. Dobra, pięknie, pięknie. Widzowie, widzimy się jutro o 16 na kanale. Pa, pa.